I po raz kolejny witamy się. Wybiła godzina 15. Słuchacie Radia Malbork 94 FM. Właśnie zaczął się nowy odcinek Gierkomanii. Dokładnie, tak. Czwarty raz. Witamy serdecznie. Arkadiusz Woźniak. Paweł Matyjewicz. No właśnie. I o czym dzisiaj rozmawiamy? Dzisiaj porozmawiamy o epickości, o filmowości w ogóle gier, o czymś takim, co wzrusza w grach, co powoduje jakieś adrenaliny, ogólnie emocje, co znaczy, nas to wzruca. Powinniśmy nie mówić o epickości, tylko o epickości. Epickości, tak, zgadza się. To jest faktycznie rzecz, która najbardziej, przynajmniej teraz, już przyciąga mnie do gier. Bo już, wiesz co, tak, faktycznie. Historia, fabuła, jakiś konkretny jeden moment, który po prostu sprawia, że całą grę się zapamiętuje przez to. Wiesz co, bo to w ogóle się odwróciło teraz, ta tendencja. Kiedyś tylko właśnie siadałeś do komputera czy do konsoli, żeby pograć coś takiego właśnie... Odpykać się, tak, żeby to nabić coś, jakieś punkty. Nawet zręcznościówkę, coś w tym stylu. A teraz jednak fabuła, jakieś właśnie wydarzenia takie, które wpływają, że po prostu zapamiętujesz to. Dokładnie. To nie jest coś takiego, że teraz wchodzisz na 15 minut, przechodzisz grę, tak i... Chociaż cały czas takie wychodzą. No cały czas takie wychodzą. Zresztą można, wiesz, wymaksowaną grę to każdą można praktycznie przejść szybciej, więc... No właśnie, to już inny temat zupełnie. No tak, bo widzisz, podrzuciłeś temat na następną tą. W sumie chwytliwy temat, bo bardzo, bardzo dużo osób kłóci się o to. No ale właśnie, my najpierw musimy omówić, czym jest epickość. Czym jest na przykład dla ciebie epickość? Wiesz co, ja bym epickość łączył właśnie z filmowością trochę, bo jednak jeszcze nie tak dawno temu, kilka lat tak naprawdę temu, to filmy głównie miały te sceny, które faktycznie i poruszały nas jakoś, właśnie wywoływały tą taką adrenalinę, tak? Teraz gry jednak dużo bardziej działają i twórcy nawet gier, deweloperzy się skupili na tym, żeby coraz bardziej właśnie te gry były filmowe. Niektórzy wręcz zarzucają grą, że coraz bardziej są filmowe i mniej są grami. Ja się z tym nie do końca zgadzam, bo moim zdaniem te dwa media można super połączyć, nie, ze sobą. Więc... No ja sobie nie wyobrażam po prostu teraz jednego, jednego bez drugiego. No zgadza się, to jest dla mnie to jest dokładnie to samo połączenie. Ja teraz wchodząc, po prostu nawet odpoczywając przy grach, chcę coś przeżyć jednak. To nie jest tak, żeby tylko wskoczyć właśnie, bo chcę odprężyć. Ja się odprężam przy tym, jeżeli coś przeżywam. No to, to wiesz co, to mi przypomina akurat sytuację, jak ja grałem w grę, o której często mówię, czyli właśnie Metal Gear. Tak. Do niego powrócimy, bo tutaj właśnie też jest temat epickości. No tam są bardzo długie wstawki filmowe i tak dalej. Ja nie wyobrażam sobie teraz, że ja powiedzmy zamówię sobie gdzieś pizzę i ja nie mogę jej zjeść, bo muszę cały czas grać. A tam ja sobie pizzę postawię, nie wiem, godzinny film przede mną i ja po prostu relaksuję się w ten sposób. Tak, ale to już jest temat też rzeka, bo właśnie metal jest jednym z tych przykładów, który ludziom przeszkadza często, że za nie dużo wiem, jest filmu, za mało grania. Zresztą zawsze można po prostu wyłączyć. No niby tak, ale moim zdaniem przełączanie tych filmów w grach to też trochę psuje nastrój, bo to jednak przeskoczysz tylko od sceny do sceny, tak? Odpykasz, postrzelasz na przykład, a właśnie gdzie ta cała epickość? W tym momencie ale to znika. Ale powiem ci szczerze, właśnie tutaj nie rozumiem tego jednego momentu. Jeżeli komuś przeszkadza, że filmik jest długi, no dobra, ten filmik jest długi, bo on porusza wiele tematów. No zgadzam się. No ale na temat gry, nie? A jeżeli na przykład on by trwał powiedzmy minutę, to tak samo by dla mnie było przeskoczenie z jednej sceny na drugą. W sumie wiesz co, to świetną rzecz teraz poruszyłeś, bo jakby tak się zastanowić, kiedyś epickość w grach to polegała głównie na filmach, tak? W dokładnie. Tym momencie ludzie nie narzekali na to, bo mieli na przykład Final Fantasy, wiesz, śmierć Aerys i tak dalej. No właśnie. I to było pokazywane po prostu w filmach. Gra ogólnie, no wiadomo, na tamte czasy to było oczywiście śliczne, ale już obecnie to i pikselowa na przykład była i jakieś tam modele nie takie, ale jednak w filmach to było właśnie coś, co poruszało nas. Obecnie to się odwróciło. Całe gry czasami potrafią być niemal filmowe, chociażby Heavy Rain, tak? Dokładnie. Moim zdaniem tam jest masa gry, tak naprawdę, ale wiele osób zarzuca tej grze to, że po prostu jest przegadana, że masz quick time eventy za dużo, a tak naprawdę te quick time eventy, czyli te ciskanie szybko klawiszy odpowiednich, powoduje niesamowite przeżycia. Dokładnie, tak. I tak. To jest świetne. I nawet same walki, znaczy walki, ja nie wiem, czemu ja zawsze do walki zmierzam, same sceny, przy których są właśnie quick time events, to są właśnie perfekcyjnie wręcz zrealizowane. Tak, one ciekają jest... po prostu akcją, bo raczej nie wyobrażam sobie, wiesz co, na przykład, nie wiem, quick time events w szachach, nie? Wiesz, no chociażby taki Resident na przykład, bo to też zależy jaki jest quick time event, tak? Bo masz na przykład w czwórce, że uciekasz przed kamieniem, no tam to było strasznie irytujące, ale Indiana Jones. Tak, ale i trzeba było tylko jeden klawisz wciskać, aha. A z tego co pamiętam na końcu już z Krauserem chociażby była walka i ona faktycznie była epicka, w tym momencie quick time event to był prawdziwa taka długa scena i to musi być też dobrze zrobione, ale...
tak naprawdę nie ma się czego czepiać tutaj, bo to jest niesamowite. Dokładnie, no ja na przykład pamiętam Quick Time Eventy perfekcyjnie zrealizowane właśnie w Metal Gearu czwóreczce, nie? Tak. Gdzie intuicyjnie się praktycznie wciskało te klawisze. No wiesz, w niektórych grach, tak jak God of War chociażby, jest fajne rozwiązanie, że po prostu pojawiają się klawisze tak, jak masz rozłożone na padzie, czyli jeżeli masz wcisnąć na przykład trójkąt, to ci się pojawia do wciśnięcia na górze ekranu. Mm-hmm. W tym momencie faktycznie intuicyjnie to idzie. Zresztą, wiesz co, ja należę do ludzi takich, którzy uważają też tak, niektórzy się z tym kłócą, dużo osób się z tym kłóci, ale ja uważam, że gry coraz lepiej się mają. Wbrew temu, co wszyscy, większość, bo teraz bym obraził większość jakichś tam graczy dobrych, co mówią ludzie, ja uważam jednak, że faktycznie gry coraz lepiej się mają, coraz lepsze produkcje dopiero są przed nami. Zresztą, co by dużo nie mówić, nawet na generacji obecnych konsol, masa marek cudownych się pojawia. Uncharted, Gears of War, to jest po prostu coś pięknego, tak? Dokładnie, no na przykład Gearsom też nie ma jak odmawiać epickości. Tak, zgadza się. Zresztą... No, ale właśnie, cały czas, teraz odbiliśmy od tematu, po raz kolejny. Bo to tak będziemy pewnie krążyć w tym temacie. Właśnie, i cały czas nie powiedzieliśmy, czym jest epickość. Wiesz co? Czym dla ciebie jest epickość, bo każdy odbiera epickość w inny sposób, tak więc... No więc, tak jak mówię, dla mnie to jest coś takiego, co po prostu wgniecie mnie w fotel, tak? To uczucie samo po prostu towarzyszące temu uczucie. No i na pewno reżyseria tej sceny odpowiedniej, tak? Bo to nie może być tak, że no, stoi sobie osoba, leci jakaś muzyka w tle i w tym momencie epickość jest. Nie, no to nie na tym to polega. To faktycznie już musi coś takiego być hollywoodzkiego. Zresztą patos jest świetny. Ludzie też narzekają na patos, a ja patos uwielbiam. Masa recenzentów się przyczepiła właśnie do Gearsów trójki, że jest ten patos amerykański, wiesz, jeszcze brakuje tylko zawieszonej flagi. No. Ja to kocham, bo to jest coś takiego faktycznie, co przeżywam. Mass Effect 2. Niesamowicie filmowa gra i tak naprawdę, gdyby nie ta filmowość, to połowa by straciła. To jest na pewno dla mnie epickość. Żebym coś, nawet epickość można postrzegać w takich scenach, wiesz, spokojniejszych, że, nie wiem, wzruszę się, popłaczę, to faktycznie no, gra dla mnie może być epicka w tym momencie. Dokładnie, dla mnie epickość jest wtedy, kiedy coś mnie porusza. I tutaj tak naprawdę ciężko mi ubrać słowa, dlatego jestem pełny podziwu, że ubrałeś jako tako w słowa. Znaczy, i tak jest ciężko, bo epickość ogólnie to jest trudne słowo takie do zdefiniowania. Wiesz co, właśnie ja czytałem Wiedźmina i tam było kiedyś opisanie, czym jest miłość. Sapkowski jest mądry, tak, czym jest miłość. Opisał, czym jest miłość, i to samo można do epickości to porównać. Że jeżeli nie wiesz, znaczy nigdy nie miałeś miłości, znaczy z miłością jest jak z kolką, tak. Bo mówię teraz czysto z pamięci, nie? Że jasne. Jeżeli ktoś opowiada, to nie wierzysz, a jak cię w końcu złapie, to nie wiesz, co zrobić, tak? Więc tak, tutaj musiałem też właśnie o tym w grach zrobić. Jest tak samo. W grach po prostu trzeba by było to samemu przeżyć. Właśnie ja często proponuję, wiesz, ludziom, którzy właśnie zarzucają chociażby temu Heavy Rain, że o, jest gra, to jest film już, tak? To nie jest gra. To jest nieprawda. To jest naprawdę taki straszny mit co w stosunku do tej gry i można powiedzieć obrażanie tej gry, bo ja w tym momencie proponuję, daję pada i osoby nie mogą wyjść z podziwu, jak grają w tą grę. No właśnie, ale wracając, dla mnie no, epickość o rany. Teraz sobie dałem zadanie. To jest... coś, tak jak powiedziałeś, coś, co mnie wgniecie w fotel, ale dla mnie to nie musi być jakaś świetnie filmowo zrealizowana scena. No mi wystarczy, znowu powracam do Metal Gear, bo akurat Metal Gear, jeżeli dla mnie chodzi, jest faworyt. Nawet. No grałem we wszystkie części, czytałem historię, miałem wszystkie komiksy wykupione, jakie tylko wyszły, tak więc jestem wielkim fanem tej serii. Osobiście powiem ci, że na przykład samo jedno spotkanie tam na samym końcu czwartej części, już nie będę spoilerował, chociaż możemy, bo to starsza gra troszeczkę. Znaczy wiesz co, w sumie mi się wydaje, że akurat czwórka to jest na tyle. Teraz będzie spoiler, tak, uwaga, tak, odbiorniki. Ten kto na jakieś pół minuty, minutę proszę nie słuchać. Tak. Tobie muszę zaspoilerować, bo niestety mamy taki zawód tutaj teraz. Dokładnie. Jest spotkanie Snake'a, który chce popełnić samobójstwo, no bo tam to już nie jest akurat tajemnica, to nie jest spoiler, bo tam ma w sobie wirusa, który po prostu ma się aktywować. I ma zamiar popełnić samobójstwo i po prostu zaraz przed pociągnięciem za spust zaczepia go jego własny ojciec, którego myślał, że on zabił paręnaście lat wstecz, od czego zaczęła się cała seria, wokół którego Big Bossa, bo to się nazywa Big Boss, wokół którego toczyła się cała historia. No to od pierwszej części niby było, że on nie żyje, że tam ktoś chce jego ciało tam wykorzystać tam do tam badań genetycznych, eksperymentów genetycznych i tak dalej. A tu nagle się okazuje, że jego ojciec żyje, ma się dobrze, jeszcze tam swoje plany jakieś w życie wprowadza. I na przykład już nie mówię o samym spotkaniu, tylko o to, co
powiedział. To jest jedno, znaczy no, w zasadzie dwa zdania, które powiedział właśnie Big Boss do syna, którego rzekomo tam zabił. Czyli nigdy nie byłem, znaczy to mówi ojciec do syna, nie? Nigdy nie byłem z ciebie dumny, nigdy cię nie podziwiałem jako syna, nigdy nie byłem z ciebie dumny jako syna, ale... O, inaczej, już pamiętam, jak to było. Nie szanowałem cię jako syna, ale szanuję cię jako mężczyznę, nie? I to jest jedno zdanie. Właśnie, tak. Jedno zdanie, a po prostu każdy, który doszedł już do tego końca tej gry, w ogóle wielkie zdziwko, nie wiadomo, co się dzieje. Jeszcze takie słowa padają praktycznie od tam też od wiecznych wrogów, no jeden drugiego tam chciał zamordować, no tak. Nie? No to sorry, no to w pewnym ale momencie... Ale właśnie to jest też... To jest krótka chwila, tam cały filmik trwa 40 minut dobre ponad, nie? To ładnie, a tu właśnie no, ta jedna taka kilkusekundowa scena i po prostu już całą oglądasz no zmaślanymi oczyma, bo już musisz wiedzieć, co jest dalej i tak bo dalej, to jest nie? To też, o czym mówimy, tak? Właśnie nie tylko jakieś tam, wiesz, wybuchy, bo to dokładnie. Nie o to chodzi, bo wręcz przeciwnie. Właśnie nawet ta filmowość w grach, tak? Czyli... Tak, tak. Właśnie ta filmowość, czyli po prostu jest tak, że... No nagle jakieś zdanie, tak? I w tym momencie jest filmowo po prostu. To tak jakby się ktoś dziwił, o co chodziło, tak, tak, tak to nam się dziwnie właśnie kończy, musimy puścić jedną tak, recenzję. Mamy tutaj taki wskaźniczek specjalny. Nie, tak jest. Recenzja czego? Nowości oczywiście Assassin's Creed i Revelations. Tak, zapraszamy. No właśnie. Michał Owczarek. No i proszę, i nie jest tak źle. No wiesz, po Assassinie to raczej nikt inny tam się nie spodziewał recenzji. Bo nie no, ale powiem ci szczerze, że mocno. Pierwsza część dla mnie była nudna, nie? Wiesz co, nudność właśnie to jest najczęściej zarzucana po prostu taka wada tej gry, ale znam osoby, które naprawdę się świetnie bawiły przy tym, że obserwowały tam, wiesz, swoje cele, pół godziny czy tam dwie godziny. Ja powiem ci szczerze... No wczute. Tak, to muszą się mocno wczuć, bo ja akurat jak w Assassina gram, to jednak muszę, wiesz, za przeproszeniem jakąś rozpierduchę zrobić, tam wskakuję w strażników, to nie jest jednak dla mnie, wiesz? Ja wolę skradanie w Batmanie chociażby. No, a jeżeli chodzi o skradanie, no to Splinter Cell. Tak, albo no. Metal. No też bardziej po prostu mi podchodzi, bo jednak no nie wiem, może czasy coś w grze robią swoje też. Jakoś nie potrafię tak długo siedzieć i obserwować. No właśnie, na naszym Facebooku, bo właśnie jeszcze nie powiedzieliśmy nawet. Tak, że możecie na Facebooku pisać. Tak, temat już powstał. www.facebook.com/radiomalbork. Tam już powstał oczywiście temat dotyczący gierkomanii, opickości, audycji całej jako takiej. I już Mariusz napisał. Właśnie. Tak. To co, ty czytasz? Wiesz co, chyba jak ci teraz w parady weszłem, to chyba wypada. To kontynuuj. Mariusz napisał, co mnie przyciąga do gier, na przykład muzyka w Skyrimie. I zaraz po sobie też napisał, filmy, mnie porusza na przykład Gladiator, super film, a tak, by the way, cześć wam. Cześć. Witamy, cześć. W sumie fakt, Mariusz fajną rzecz poruszył, no bo właśnie trudno zdefiniować tą epickość, tak? I to jest muzyka też, do tej scenki z Metala, o której opowiadałeś. Założę się, że tam też jakaś muzyka była podłożona niezła, wiesz? Znaczy muzyka wielką rolę grała w innym momencie, konkretnie tam walka finałowa. I tutaj jest to coś, czemu my też chcemy zaprzeczyć, że epickość to nie równa się rozwałka totalna. Zgadza się, tak. Akurat najbardziej epicki moment z całej serii w ogóle, to akurat dział się w momencie spokojnym, kiedy no, była walka już w końcu tych dwóch odwiecznych wrogów, czyli swoich braci. W ogóle jakaś taka poryta rodzina strasznie. No. Tak, no, wiesz, po mordach się, kurde, no ale wiesz, ale sam fakt tutaj, na początku jeden chciał zabić ojca, potem dwóch bliźniaków chce się zabić nawzajem. To jest też taka japońska też maniera. Oni mają takie pokrycie, tak. Trochę taka melodia. Ale właśnie teraz wspomniałeś, coś, co bardzo chciałem powiedzieć, ale najpierw przeczytam jeszcze, co Mariusz napisał. Epickość, trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że jest to coś, co mnie porusza, zapamiętuje moment. Tak, to chyba to. No właśnie. I teraz wracając. Bo trzy wątki na raz rozpoczęłam. No właśnie, tak. Trzeba poukładać. Pierwsza rzecz, ta najbardziej epicka scena ze wszystkich metali to jest w najbardziej spokojnym momencie, czyli taka przerwa między bójką właśnie tych dwóch największych wrogów. Dalej, to co powiedziałeś o tendencji tej japońskiej takiej, to mi się wydaje, że właśnie epickość jakoś tak podpatrzona została właśnie od Japończyków, od anime, bo tam często jest tak, że długo się czeka. Bo oni nie hamują się, tworząc jakieś produkcje, faktycznie się w niczym nie hamują. Można tego nie lubić, stylu japońskiego, można go po prostu nawet nie cierpieć, tak, ale nie odmówisz epickości tym grom, bo chociażby taka Bajoneta, która po prostu musisz to polubić, tak? To jest konwencja taka, tak nietypowa, że z miejsca można albo pokochać, albo znienawidzić tą Dokładnie. grę.
dokładnie, dokładnie. Ale jest tak epicka, że po prostu nie idzie tego inaczej opisać. To trzeba przeżyć, trzeba w tą grę wejść i tak naprawdę w tym momencie dopiero. Znaczy, wiesz co, to ja nawet nie mówię już koniecznie o grach, tylko mi chodzi już anime, o samym anime. Tak, filmy. Oni wszystko, co robią. Zaczynam może poza filmami, bo tam te filmy, wiesz, tam niektóre co, to tak nawet śmiesznie wyglądają. Tak, ale szczerze. Zobacz, pomimo tego, że na przykład słabsze efekty często są, co dziwne zresztą, Japończyków są słabsze efekty specjalne w filmach, bo chociażby w takim kaszernie były no, dosyć słabe, ale epickości też temu filmowi się nie odmówi. To jest fakt, tak. I tam sceny już były tak masakrycznie po prostu epickie, że... No, to jest właśnie coś, co powtarzamy, że nam nie są potrzebne jakieś grafiki i tak dalej, żeby doświadczyć epickości. Tak, zgadza się. Bo epickości to naprawdę ciężko Japończykom odmówić i taka tendencja na epickość w tytułach to się pojawiła tak naprawdę niedawno. Kilka to nie jest tak, bo jeszcze, nie wiem, kiedyś to, wiesz, Quake Trójka, nie wiem, Unreal Tournament, tego typu gry, no to wiesz, tam rzeźnia. No wiesz, inna sprawa, że właśnie chyba ostatnio o tym rozmawialiśmy, albo było to przynajmniej tak jakoś napotknięte, przy strzelaninach od Bioshocka tak naprawdę zaczęły się też, potem tak, Fear te, i te inne strzelaniny. One też teraz już potrafią być jakoś w jakiś sposób epickie, można to powiedzieć, bo teraz wiesz, potem nam zarzucą, że będziemy o na wszystko epickie mówić. To nie jest do końca tak, nie, po prostu staramy się pewną rzecz uświadomić. No i faktycznie, nawet strzelaniny obecnie potrafią mieć jakąś taką filmową atmosferę. Tak, to jest więc fakt. Tutaj się zgodzę. Kiedyś ludzie byli zachwyceni tym Quake'iem, Doom'em, ale to jednak nie było to. Dokładnie. Później już właśnie ludzie zaczęli zwracać uwagę na klimat konkretnie. Od klimatu tak naprawdę urodziła się cała właśnie epickość. Wiesz co, mi się wydaje, że pierwszym takim FPS-em, w którym można było doświadczyć epickości, to było Medal of Honor. Też, tak. I Plaża Omaha. Ale faktycznie, tak, tylko że no to już taka czysta filmowość była. Tak, ale no akurat epickości tamtej sceny, no, konkretnie tylko tej jednej, no nie tak. Można było ale odmówić, właśnie, nie? W sumie jakby tak się zastanowić, patrz, w tych czasach, gdy jeszcze Zachód tworzył gry takie, nie mówmy złe, tak, ale były Baldursy chociażby, były Tormenty, które wiadomo, najlepszymi RPG-ami są chociażby zasypywane tekstem i tak dalej, to jednak Japończycy tworzyli te RPG, które były już wtedy już epickie. Tak. W jakiś sposób, chociażby z tą słabszą grafiką, rysowaną jakąś mangową, ale sceny tam jednak były bardziej takie swobodne. Oni nie hamowali się tak jak Amerykanie, że wiesz, czegoś nie można, poprawność polityczna i tak dalej. No ich to nie obchodzi. Tylko ich to nie obchodziło. Oni tworzyli Xenogears chociażby, gdzie po prostu wiesz, w pewnym momencie ukrzyżowane mechy wielkie na krzyżach wiszą. To robiło niesamowite wrażenia, a to były jeszcze lata PSX-a. No właśnie, tak więc... Można? Można. Zresztą mamy jeden kawałek, potem puścimy coś fajnego. No z właśnie, tak. A jakie są twoje najbardziej ulubione momenty właśnie w grach, takie epickie, jeżeli byś miał wymienić? Ale to wymieniać takie poszczególne, tak? Tak, konkretnie jaka gra i jaki motyw? Wiesz co, tych momentów na pewno jest dużo, ale... Jakby się tak zastanowić i kilka takich, które pierwsze przychodzą do głowy, to na pewno walka z boss w trzecim właśnie metalu, też, gdzie tak. Trzeba było pociągnąć po prostu za spust. Kamera się oddalała od po prostu gracza. I ja chyba dobre 5 minut miałem pikawę, wiesz... Czy to zrobić, czy nie. I wiedziałem, że muszę to zrobić, bo innej opcji nie było, tak? Dokładnie, ale, no. Ale po prostu siedziałem zdenerwowany tym padem, waliłem w łóżko, że jak ja mogę zabić boss po tym wszystkim, wiesz? Po tym, co z nią i przeżyłem, jak z tą postać polubiłem, tak? Pokochałem. Tak. I teraz mam ją zabić po prostu tak strzelając jej w głowę. To było coś niesamowitego. Na pewno Mass Effect, ale to są... Mass Effect to jest po prostu gra taka najbliższa mojemu ideałowi. To jest, jak można powiedzieć, taka gra mojego życia w sumie. W jedynce, gdy... To w sumie na początku prawie gry, gdy pierwszy raz na Cytadelę się docierało. Tam była taka niesamowita scena, gdy właśnie Normandy wylatuje z mgławicy i widzisz rozpościerające się skrzydła Cytadeli. Muzyka po prostu Walla w tym momencie powodowała, że człowiek, ręce mu opadały, tak? To było tak, że wow, ogrom, tak? Tego czułeś. No i to na pewno taka była scena. Ze starszych gier to na pewno, no, śmierć Aerys, Final Fantasy VII, tego typu rzeczy. No u mnie zawsze prym wiedzie Metal Gear Solid i to szczególnie czwarta część.
Jednak jeżeli ktoś jest zainteresowany tam dalszymi losami Snake'a i tak dalej, no to... A wiesz, że piątka będzie na 100% już, tak? Tak, ale to już z Raidenem. Snake, to... Nie, no właśnie Snake podobno ma wrócić, bo tak? Kojima stwierdził, że nie będzie uśmiercał postaci, którą gracze lubią. Znowu wiesz, jaki Kojima jest, tak? No tak, on no. się budzi i nagle ma pomysł i tak, musi go zrealizować. Tak, ale to jest fakt, on taki jest. Powiem ci szczerze, że to mnie akurat wtedy bardzo cieszy. Znaczy, wiesz co, jak tak wracając trochę może na bok właśnie do Kojimy, to jest taka pozytywna w sumie trochę osoba, bo faktycznie, on na początku stwierdził, że każda część będzie ostatnia, ale teraz ostatnio wyszło coś takiego, że po prostu Kojima stwierdził, dopóki sprzedawany jest Metal Gear, to ja będę go tworzyć. No, no i fajnie. No właśnie, ale no powiedzmy, że póki co ostatnia część jest czwarta. Czwórka, tak. Nie by oficjalnie, która zakończyła serię, bo tak było mówione. Mm-hmm. Tak było mówione. Tak. No. A sam motyw, znaczy sam motyw, tam, wszystko musiało być rozwiązane tak naprawdę, mm-hmm. nie? Jeżeli kogoś właśnie interesowało, jak się toczą dalsze losy Snake'a, którego przygody tak naprawdę przeżywaliśmy w pierwszej części tylko, a w drugiej to już było tak epizodycznie. No wiesz co, bo ta chronologia w ogóle tak była, przeskakiwanie straszne było w serii. Tak, w trójce przecież grałeś, to się działo przed chyba jedynką. Zanim jeszcze... się zaczęły jeszcze, trójka opowiadała w ogóle czasy, zanim to, co się działo zanim jeszcze... A tam nie byłeś właśnie już tym Big Bossem, tym pierwszym Snake'em? Chyba tak, co? Tak, oko to właśnie stracił, tak, Big Bossem. No, tak. I właśnie dlatego mówię, to już opowiadało, znaczy trzecia część opowiada to, co się działo jeszcze przed grami, które były tam na Pegasusy i tak dalej. No, no i to moja ulubiona część akurat, ale faktycznie, no, tak się działo. Wiesz, wyjaśnianie całej historii, na przykład no, Snake, jako że zawsze myślał, że on z próbówki powstał i tak mhm. dalej, tylko z DNA tam Big Bossa, okazuje się, że był normalnie, naturalnie tam stworzony, że tak powiem. Brak słów. A po prostu właśnie to jest epickość, właśnie brak też słów. Poznać, tak, całą właśnie tak. historię, żeby w sumie zrozumieć, o czym mówisz, bo... No jeżeli ktoś by tak na dzień dobry odpalił, powiedzmy, czwórkę, to by nie interesowało nic. To by tego nie zrozumieć, no nie zrozumiał. I, no i właśnie w tym momencie nie wiedzą też pewnie osoby, o czym mówimy, bo faktycznie to trzeba wejść w każdą część, ale wiesz, co mi się podobało tak naprawdę w całej serii, że gracz był tak na końcu zawsze był przegrany. Tak. Się okazywało, że to tak naprawdę naród nas, brzydko mówiąc, tam robił i urabiał, a wszyscy przeciwnicy walczyli o coś, o słuszną jakąś sprawę, tylko nie taką, która tam patriotycznie po Dokładnie. Prostu oddawała jakieś realia Ameryki w tym momencie, nie? Więc... Dokładnie, a na przykład sama epickość Metala polega na tym, że jakby się nie kończyło, zawsze kończy się źle. Tak, to jest smutne. Tak, to jest jedna z najsmutniejszych gier, to jest prawda. Jaki masz motyw na końcu trójki, tak? To jest, to wiesz, wiedziałeś, że ona w sumie tam w jakiejś, nie wiem, raz jest po tej stronie, raz po tej stronie, ale jednak to, co zrobiła na końcu, no to było takie mocny cios. Tak, to było bolesne. No ale no nic, na moment robimy przerwę, konkretnie teraz czas na troszeczkę epickiej muzyki. Tak. Muzyki. Dzisiaj mamy troszeczkę tego przygotowane. Tego przygotowanego, tak. W sumie muzyki takich to emocje w ogóle wywołuje. Teraz nas czeka Final Conversation. Tak, to jest DLC do Mass Effect 2, muzyka do Overlorda. I to jest scena, przy której większość osób grając pierwszy raz płacze, więc zachęcamy, żeby się wsłuchać. I nie płaczcie. Tak.
No właśnie. Jakoś i co? Coś oszukały wskaźniki. A, widzisz. A, trzeba się orientować. Jakieś gremliny siedzą chyba. I wracając do tematu, bo tutaj mówimy o metalu, czyli no, właśnie teraz metalu. Finałowa walka w czwartej części. To jest coś, czego się nigdy nie zapomina. Zresztą sam widziałeś. Widziałem. Zresztą ja nie wątpię w to, bo no metal taki jest. Każdą część może poza dwójką, bo dwójka jakoś tak, poza tymi twistami, wiesz, na końcu, które wychodziły, ale tak cała dwójka jakoś tak w sumie nie wiem. Najmniej wspominam. Również, tak, ja również dwójkę najsłabiej oceniam. A takim drugim momentem, znaczy drugą serią, która jest dla mnie epicka, to jest właśnie Mass Effect. Ale no, najbardziej pamiętam po prostu dwa takie motywy. Pierwsze to jest w pierwszej części, jak Shepard został komandorem. A, tak. I wchodzi na Normandię i robi przemowę. Mm-hmm. I ty sam wybierasz te linie dialogowe ale i tak dalej. Ale to już mówisz, jak już jest widmem, tak? Już zostaje, tak, jak już, zostaje widmem. Tak, już tak, Normandię tak, spod niego podlega. Tak, tak to jest jak on dostaje Normandię i przemawia do tej całej ekipy tam. Mm-hmm. I nawet sama przemowa to nie tak na mnie działało, jak to po prostu już było pokazane tam reakcje właśnie. Tak, czy słuchają, czy się uśmiechają, czy mi to pomaga, czy nie pomaga. Wiesz, co jeszcze w jedynce było dość świetne? Ostatnia scena, ale to nie wiem też... Spoiler, tak? Zaraz będzie. Ale... Jak rozmawiasz z Sarenem, bo Saren też jest przeciwnikiem, którego nie sposób jakoś nie polubić. On dokładnie. Jest niesamowity tak naprawdę. To jest jeden z czarnych charakterów takich epickich, można powiedzieć właśnie. I gdy po prostu masz tak wysoką charyzmę, że możesz go sam przekonać, żeby strzelił sobie w głowę. To było coś niesamowitego. W tym momencie podkład muzyczny, cała po prostu ta otoczka filmowa robiła wrażenie. Jasne, tak, to też. A z kolei drugim motywem w Mass Effect, tym razem dwójce, to cała końcówka. Ale tak, ale to już właśnie końcówka jest cała, dlatego właśnie nie poruszyłem tego jako sceny, bo cała ta misja samobójcza to jest jedna wielka scena filmowa praktycznie. Dokładnie, tak. W której niby biegniemy, strzelamy, bo mamy jednak tą możliwość, więcej jest gry, ale tak, filmowość tam uderza. I tutaj właśnie też wiele działa to, jakie były kontakty z załogą tak, i tak dalej. Jeżeli wszystkich po prostu lojalnych się ma, to tak. Trzeba wybierać na odpowiednią misję, to jest tak, to niesamowite. I to właśnie takie podsumowanie tej całej gry, tam dwójki to... A w ogóle takie to... pytanie, ile... w swoją ulubioną taką właśnie grę, którą pokochałeś, razy grałeś. A, ty chyba pytasz o Metal Gear Solid. Pewnie tak, ale tak się zastanawiam. Ile razy w jedną, powiedzmy, w tą Metal Gear Solid? W pierwszą część grałem bardzo dużo razy. Mhm. Tego nawet nie zliczę, nie rzucę. W dwójkę grałem chyba tylko dwa razy. Mhm. W trójkę... ostatni raz, nawet teraz ostatnio grałem ósmy raz. A to ładnie. A czwórki to tak samo jak jedynki, nie zliczę. Ale po prostu widzisz... ja kończyłem pierwszy raz, przechodziłem drugi raz. Skończyłem, przechodziłem. Co ludzie po prostu się dziwią, wszystko zdobyte, co mogłem zdobyć właśnie w Mass Effect jedynce, dwójce, ja to potrafię wałkować, przychodzić jeden raz za drugim i za każdym razem tak samo, wiesz, emocjonalnie podchodzić do tej ostatniej misji. Dokładnie. Niesamowite. To jest właśnie to. To jest taka magia w ogóle gier, nie? Że można kończyć pomimo tego, że znasz fabułę. Jednak filmu się nie przeżywa za drugim razem tak samo już. Dokładnie, nie. No jeżeli bym, powiedzmy, miał teraz obejrzeć drugi raz jakikolwiek film, który oglądałem, to... A w grach możesz coś innego zrobić. Możesz nawet jakiejś innej broni użyć. To jest fajne. Dlatego właśnie gry troszeczkę przebijają mi książki, filmy i tak dalej, bo... Znaczy, tak naprawdę, żeby poznać, jeżeli mówimy o RPG-a w tej chwili, powiedzmy, ja uwielbiam czytać fantasy książki, no tak. Nie? No to książka zawsze kończy się tak samo, nie? No chyba, że kartki powyrywam, poprzestawiam. Bo ja tak właśnie obecnie tak po prostu często ludziom odpowiadam. Jeżeli chcecie sobie, powiedzmy, mieć taką całkowitą, czystą fabułę, to idźcie do księgarni, kupcie książkę, Dokładnie, poczytajcie, bo... nie da się ukryć, tak? Mogą teraz rzucić się na mnie z pazurami niektóre osoby, ale gra potrzebuje dobrego gameplayu. Bez gameplayu nie ma gry. Dokładnie. To jest najważniejszy czynnik po prostu w grze. Fabuła jest, powiedzmy, na drugim miejscu. Jakieś postacie są tak samo na trzecim tam, powiedzmy, miejscu, już jeżeli układać. Ale gameplay musi być taki, wiesz, który porusza. Dokładnie. I tutaj się zgadzam. No właśnie. I tak jeszcze trzeci taki motyw poruszymy. Czy gry bywają albo nie bywają bardziej epickie od filmów czy książek? Które w zasadzie mogłoby być najbardziej epickie? W sumie to już odpowiedziałeś na to pytanie, nie? Znaczy, no niby tak, ale właśnie. Ciekawe, jestem też ciekawy, tak. Co sądzą nasi słuchacze, bo od nich często lepiej właśnie posłuchajmy opinii. No ja sądzę, że gry jak najbardziej przebijają, jeżeli chodzi o epickość, o wrażenia, to przebijają filmy, i przebijają książki z tego... Nawet Michał napisał, że seria Uncharted to jest filmowa i dokładnie, to jest przecież jak nowa generacja Indiana Jonesy po prostu, który
wgniata. No tak, tutaj Marta mnie poprawia, tak, ja wiem, komandorem był wcześniej, no ale... Ale tak, ale Arkowi chodzi o to, jak wchodzi pierwszy raz po prostu na Normandię, już jest tak, Normandii. Tak, tak, o to mi chodzi. Filip fajnie napisał. Jesteście z siebie dumni, właśnie kupuję Mass Effect na Xboxa na własność. Żegnaj wypłato, idę, chcę kupić wszystkie trzy. To Filip, gratuluję po prostu. Tak, na pewno nie zmarnujesz pieniędzy. Ale wracając, o czym to my... Właśnie, czy książki, czy filmy, tak, czy mogą gry być bardziej po prostu epickie niż filmy? No i według mnie jak najbardziej tak, bo to jest właśnie ta różnica między książkami a filmami, że... Znaczy między książkami, filmami a grami, że wczuwasz się, w grę się wczuwasz. Znaczy, wiesz, przeżywasz Mariusz bardziej, napisał bo... tutaj, że może oglądać Władcę Pierścieni za każdym razem, tak? I się podoba, tak. Króla. Tu nie o to chodzi do końca, bo wiesz, ja mogę też powiedzieć, że raz przynajmniej na rok oglądam Świętych z Bostonu, tak? Chociażby na Świętego Patryka, tak? Tak. I w tym momencie sobie zielone piwo na przykład piję i oglądam Świętych. To jest taki zwyczaj, ale to nie o to chodzi. Ja się świetnie bawię przy tym filmie. Ja uwielbiam aktorów i tak dalej, ale jednak gra daje te poczucie, że to ty jesteś tym bohaterem. Tak, to nie jest ty uczestniczysz w tej akcji, a nie, nie oglądasz biernym. Kogoś, właśnie, nie oglądasz kogoś, ty, bo w filmie patrzysz, jak ktoś coś robi, no w książce właśnie, czytasz, tak, jak ktoś coś robi. Tak, zgadza się. A w grze, choćby to była gra taka, gdzie widzisz bohatera, no ty, czyli TPP i tak dalej, nieważne, to może być jakikolwiek widok, jakakolwiek opowieść, ale to ty kierujesz losami zobacz, kogoś. Zobacz, najlepszy przykład, Heavy Rain, masz czterech bohaterów, tak? Oczywiście nie zdradzimy tutaj, bo to już by było chamskie, kto tam jest zabójcą i tak dalej, ale czterech bohaterów jest grywalnych w grze. Można uśmiercić wszystkich praktycznie bohaterów, fabuła toczy się dalej. I to jest niesamowite. Właśnie niby to jest taki thriller sensacyjny, ale w 7 chociażby ja nie zrobię tak, oj, to jest, zobacz, brat, nie, tam kurde w pudełku jest teraz głowa twojej żony. Nie otwieraj tego, bo zwariujesz. Nie zrobię tego, a faktycznie w tej grze możesz zrobić wszystko. Wszystko, tak? Wszystko, na co pozwoli twórcy oczywiście, ale jest tyle możliwości, że faktycznie potem sprawdzałem sobie takie rzeczy, że no okej, nie wyjdę z tego płomienia, zobaczymy, czy przeżyję i tak dalej. Nie przeżyłem. Kolejne postacie śledztwo rozwiązują na swój własny sposób. To jest coś pięknego. To jest, powiem ci, akurat nigdy w to nie grałem, bo nie miałem okazji. A ten ci zaprezentuję, wiesz? Ale tak, teraz mówisz, że chętnie się z tym zapoznam. Nie, jest mocna gra, naprawdę. No nic, troszeczkę muzyki? Tak, myślę, że tak. Co teraz mamy? Heart of Courage. O tak, to jest muzyka z kolei z trailera do Mass Effect 2, moim zdaniem bardzo epicka, nie było jej w samej grze. Specjalnie dla Filipa, który zaraz goni kupić. Tak, żeby posłuchał po prostu, żeby jeszcze zachęciło go bardzo. Tak jest.
No czuć to jednak. Tak, no, ale jak samolot ci to ciało. W trailerze jeszcze lepiej było, wiesz, bo w ogóle tam Illusive Man właśnie o ratowaniu całego wszechświata, mówił o werbunku tych osób do Sheparda. To było niesamowite. Pewnie nie tylko Filip akurat w tym momencie pobiegł do sklepu faktycznie po grę. No ja jestem na szczęście szczęśliwym posiadaczem. O, tak więc... wiesz co, akurat Mass Effect to jest taka gra, którą zawsze muszę mieć w kolekcjonerskiej edycji. Ja, tak? Już teraz zamówiłem trójkę kolekcjonera i czekam po prostu, wiesz, do marca. No to nieźle, w sumie. To jest rzadko się u mnie zdarza, wiesz, żebym kolekcjonera kupował, ale tak, są takie gry, które można powiedzieć, że kocham, wiesz, że teraz na jakiegoś świra wyjdę, ale faktycznie tak jest, są serie, które kocham. Tak? Tak, to jest dokładnie jak niektórzy mają z filmami, z książkami. No to tak ja samo mam tak samo też. Powiem ci szczerze, że no, nie powiedziałbym, że na przykład Mass Effect kocham, nie? Ale jest to gra, która jest dla mnie bardzo blisko, ważna. Tak. Jest bardzo mnie ciekawi, co się dzieje dalej, bo ta gra bardzo wpływa na emocje. Ona nie jest sucha, że tam tak, przejdziesz etap, obejrzysz filmik, dobra, idę dalej i mam wszystko gdzieś, nie? Dobra, leciłem jak miłość, no to idę obejrzeć, mam gdzieś to, że wiesz, coś tutaj ważnego się dzieje, nie? Nie, tutaj jest Normandii tak, że jak... wleciała w kartony, uwaga. Okej. Szefak wtedy zginął właśnie. Spoiler, nie. Do gry. Dobra, spokojnie. Dobra, uspokójmy się, tak. Nie. Arka zaraz wyniosą. Tak, sam się wyniosę. Czekaj, i widzisz, i zgubiłem motyw. No nie rób mi tak bliska twemu sercu, tak. Czekaj, i o czym było mowa? Tak, że nie jest mi obojętna. Bardzo wpływa na właśnie na psychikę, na uczucia. To się przeżywa, tak samo właśnie jak Metal Gear, ale jeżeli chodzi o serię, po prostu to całą metal, serię. Tak. Całą serię konkretnie, że mnie wszystko interesuje, to jest właśnie Metal Gear. To jest... O. Ale wiesz co, metal jest mi też bliski, tylko że to jest tak jak właśnie mówię, są w sumie faktycznie najlepiej tak postrzegać po seriach, tak? Bo są takie serie, które się uwielbia. Ja chociażby długo wzbraniałem się przed Gears of War, bo nie wiem dlaczego, jakoś tak w mój łeb się wbiło po prostu, że to wiesz, pusta strzelanina, tam sobie chodzimy. A faktycznie, jak już potem z żoną zacząłem w kopa grać, to niesamowicie to przeżywam. I to chyba też jedna z takich moich serii ulubionych się stała. Widzisz... To jest najlepsze to, że każdy to inaczej do tego podchodzi, tak, nie? Chociaż wiesz co, akurat ja na przykład tak bardzo pokochałem Metal Gear ze względu na jedną rzecz, że jeżeli miałbym oceniać gry pod takim względem, najlepsza gra aktorska, gra głosowa aktorska na świecie, voice to jest acting Metal faktycznie jest rewelacyjny, Gear Solid. Ale zauważ, że to już od pierwszych części voice acting był rewelacyjny. Tak. To jest przykład, jak powinno się gry robić, chociaż teraz to już standardik, tak się, ale faktycznie metal zawsze jakoś tak szedł naprzód w tym. I to mnie akurat zaskakuje, bo zawsze tam voice acting i tak dalej, to najbardziej taki, jeżeli Japończycy robili coś, no to najlepszy właśnie, mimo wszystko wygląda to po japońsku, nie? Tak, ale wiesz co... A tutaj po prostu, no... Ta gra powinna dostać... Tylko, że to jest problem Oscara w tym momencie w każdej... z kolei... Kurde, teraz ja się zakręcił, widzisz. Jest inny trochę problem z japońskimi grami, bo jeżeli masz, że wiadomo, wydawca jest na przykład amerykański już w tym momencie, idzie na cały świat, to Amerykanie często zmieniają pewne rzeczy, które mi przeszkadzają. Dokładnie. I niestety... To powoduje trochę zakręcenie, takie wprowadzenie dyskomfortu u gracza, bo słuchasz postaci, która powiedzmy po japońsku ma zupełnie inny głos, jakoś inaczej zupełnie pewne rzeczy, wiadomo, tam po japońsku mówi, a Amerykanie na przykład z tej postaci zrobili, nie wiem dlaczego, francuskiego rapera, tak, na przykład. I w tym momencie czytasz tekst i tu jest jakiś, wiesz, takie typowo raperski dialekt i chcąc, nie chcąc musisz przenosić na tą amerykańską wersję, żeby po prostu nawet ten tekst jakoś sobie połączyć z tym, co mówią. Ale jeżeli chodzi o voice acting, no to, tak, to no metal to jest mistrzostwo, to... Nie wyobrażam sobie po prostu już tego w innym języku z innymi aktorami, nie? No wiesz... Mi się podobało akurat to, że w trójce, jak był Big Boss, to się obawiałem tego, zanim jeszcze zagrałem, to, że będzie całkowicie inny aktor głosowy, no bo jednak inna postać no i tak dalej. A tutaj jednak, nie, co, wiecie, ten sam... Ale wiesz, że zresztą aktor to jest teoretycznie traktowany jak Snake, tak? Prawdziwie? No tak, on nawet wygląda jak Snake. No, ale nawet Snake ma imię, tam niby jak swoje imię, to jest David. Zgadza się. To jest David Hayter właśnie. Dokładnie. I Snake nazywa się David Hayter, nie? Przecież to jest Snake.
człowiek chodzący. Tak, tak, to jest rewelacja po prostu. Ale wiesz, co do głosów na przykład. Do recenzji ogrywałem Saints Row 3, tak? Mm-hmm. Zresztą niesamowite zaskoczenie. Pewnie recenzja będzie za tydzień u nas. Mm-hmm. Zaskoczenie roku, jak dla mnie to jest. I ucieszyłem się po prostu, bo coraz częściej używane są, znaczy używane, to też tak dziwnie zabrzmi w tym kontekście, pornogwiazdy do gier, tak? Więc Sasha Grey grała akurat, jedną z postaci. I ja w recenzji stwierdziłem, że no wiesz, no to teoretycznie najlepsze aktorki świata są, mm-hmm. tak? Bo niesławno no niby, tak, udawany dobra, dobra, orgazm dobra, dobra, i tak dobra, dalej. Dobra, wiesz, miał tu jeszcze cenzura trzyma, tak więc... Trzyma i nie puszcza. No ma... No nic, tak, na ostatnie 10 minut mamy. Ale jeszcze dla temat was... będziemy kontynuować za myślę, tydzień, że tak. Bo nie skończyliśmy na pewno wszystkiego. No właśnie, niestety czas też nas goni. Mm-hmm, tak. Tak więc teraz żegnamy się dosyć wcześnie, bo jest 10 minut do końca audycji, ale przygotowaliśmy dla was dwa konkretnie utwory. No już trzeci musiał niestety wylecieć ze względów tak, czasowych. Bo mieliśmy oczywiście ambitne plany, pogadamy chwilę, zapowiemy trzy utwory i będzie się zmieścimy. No, pogadaliśmy no, trochę to dłużej. Nas bywa, po prostu się nie udało. Tak, chcieliśmy, dobrze wyszło jak zwykle. Jeszcze nie. Lepiej. Bo i tak. Przed nami dwa utwory, konkretnie Michael McCann i Icarus, czyli oczywiście Deus Ex Human Revolution. Tak na to czekaliście zapewne, wiele tak, osób chciało. Osobiście też mój faworyt. Gdyby nie następny utwór, czyli Harry Gregson-Williams i Metal Gear Saga, oczywiście. Ale jednak ja Icarusa, wiesz, wolę. No, ja jednak pozostanę. A ty fanboy wierny, jesteś? Fanboy wiesz, jestem, w ogóle, ja wiem o tym, że jestem fanboy, no. Proszę o zmianę redaktora, no. Z fanboyem siedzę. To ja sobie idę za tydzień. Zapraszamy o godzinie 15 w środę. Paweł Matyjewicz poprowadzi dla was weekendówkę. Tak. O, weekendówkę? Super, wiesz, weekendówkę chętnie poprowadzę. Gierkomanie. Okej, okay, no to okay. Co, żegnamy się. Żegnamy się, tak, i w sumie zapraszamy za tydzień faktycznie, bo będzie kontynuowany temat i... Yeah, może jeszcze nawet mi się to nazwy, nie, ja muszę, nie wiem, Valium wziąć. Ja tak. Mocniejszego ci zaproponował. No, ale to nie na antenie. Ale antenie, to nie na antenie już, okej, okay, no to żegnamy my się żegnamy. Arkadiusz Woźniak i... Paweł Matyjewicz. No i za współpracę dziękujemy oczywiście portalom takim jak Grasz24.pl i... GameStack.pl. No i do usłyszenia za tydzień, w środę o 15. Tak. Jak zawsze, piąty odcinek no, już na będzie. Pewno będziemy, już właśnie, pięć, kurde, już to miesiąc. No, ponad będzie. No, tak dzisiaj pyka nam miesiąc. Mhm. O, to takie święto, wiesz, powinno od razu być. A, no to mamy muzyczne, dwa utwory po naraz. Epickość, tak, epickość. Dobra, kończymy. Okay, no, na razie, hej.
Minęła godzina 16, czas na kolejne wydanie wiadomości w Radiu Malbork, które przedstawi Małgorzata Turbak. Polska pogwałciła Europejską Konwencję Praw Człowieka, orzekł Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Tym samym zasądził też zadośćuczynienie. A chodzi o sprawę mężczyzny, który nie dostał przepustki z więzienia, gdy chciał odwiedzić w szpitalu umierającą córkę. Nikt nie poinformował go, że może uczestniczyć w jej pogrzebie w cywilnym ubraniu, przez co zrezygnował z wizyty na cmentarzu. Z informacji zamieszczonej na portalu TVN24 czytamy, że skargę do Strasburga złożył mężczyzna, który odsiadywał w zakładzie karnym w Hrubieszowie 13-letni wyrok więzienia za zabójstwo. Po odbyciu prawie połowy kary w kwietniu 2008 roku mężczyzna dowiedział się, że jego 11-letnia córka została potrącona przez autobus i znajduje się w śpiączce. Zwrócił się wtedy do władz więzienia z prośbą o przepustkę, by móc odwiedzić córkę w szpitalu. Władze więzienia odmówiły, twierdząc, że popełnił zbyt poważne przestępstwo. Córka mężczyzny zmarła w maju 2008 roku. Mężczyzna zwrócił się wtedy z prośbą o możliwość uczestniczenia w pogrzebie. Na dzień przed nim został ustnie poinformowany, że będzie mógł uczestniczyć w pogrzebie jedynie w więziennym ubraniu, skajdankami na rękach i pod policyjną eskortą. Mężczyzna nie chciał w ten sposób zakłócać ceremonii i dlatego nie wziął udziału w pogrzebie córki. Pisemne pozwolenie na udział w pogrzebie uzyskał 4 dni po nim, że mógł iść w nim w cywilnym ubraniu. Trybunał uznał, że w przypadku mężczyzny władze więzienia naruszyły przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, gwarantujące prawo do życia prywatnego i rodzinnego. W ocenie Trybunału odmowa udzielenia przepustki na odwiedzanie córki w szpitalu nie jest konieczna w społeczeństwie demokratycznym. Trybunał uznał też, że o możliwości działania udziału w pogrzebie mężczyzna został poinformowany w sposób nieadekwatny do okoliczności. Trybunał zasądził też na rzecz mężczyzny 2000 euro tytułem zadośćuczynienia. Jak podaje portal malborskiej telewizji internetowej, prawie 200 gramów amfetaminy miał przy sobie emeryt z Kwidzyna. Funkcjonariusze zatrzymali posiadacza znacznej ilości narkotyków, a był nim 61-letni mężczyzna. Jak się okazało, wcześniej był już karany za przestępstwa narkotykowe. Z informacji starszej sierżant Bożeny Schab, rzecznik prasowej KPP w Kwidzynie, do zdarzenia doszło w środę 23 listopada 2011 roku około godziny 18 przy ulicy Słowiańskiej w Kwidzynie. Kryminalni z miejscowej komendy zatrzymali 61-letniego mężczyznę, który miał przy sobie środki odurzające. Narkotyk zapakowany był w kilka przezroczystych woreczków, które znajdowały się w trzymanym przez mężczyznę kartonowym pudełku. Funkcjonariusze już wcześniej obserwowali 61-latka, po czym przechwycili zakazaną substancję o wartości około 6 tysięcy złotych. W czasie przeszukania mieszkania zatrzymanego policjanci zabezpieczyli wagę elektroniczną, która mogła służyć do ważenia narkotyku. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Po wnikliwych ustaleniach okazało się, że mężczyzna już w przeszłości był karany za przestępstwa narkotykowe. Teraz za posiadanie znacznej ilości amfetaminy grozi mu 8 lat pozbawienia wolności. A teraz dobre wieści dla przyszłych pedagogów. W artykule na portalu interia.pl czytamy. Jak wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, najwięcej najmłodszych pracowników 20- i 30-latków jest poszukiwanych w edukacji. Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Urzędu Statystycznego wynika jednoznacznie, że średni wiek nauczycieli od lat systematycznie rośnie. Sytuacja ta wynika z istnienia m.in. karty nauczyciela, która gwarantuje im wiele przywilejów oraz system awansu zawodowego, który de facto uzależniony jest jedynie od stażu w zawodzie. W efekcie według danych z końca marca ponad połowa nauczycieli ma najwyższy stopień awansu zawodowego, zaś ponad 27% prawie najwyższy. Nauczycieli wchodzących do zawodu, czyli stażystów, jest mniej niż 5%. Według ekspertów BBC do spraw rynku pracy gwarancja zatrudnienia i określonej wysokości zarobków zawarta w karcie nauczyciela rozleniwia ich w pewnym wieku, demotywuje do szukania nowych perspektyw rozwoju. Efekt jest taki, że ta grupa zawodowa stale się starzeje, blokując dostęp do zawodu młodym ludziom, mówi Dominika Staniewicz, ekspert BBC. Jak nadmienia, dyrektorzy szkół będą się starali poszukiwać jak najmłodszych pracowników o określonych kompetencjach, obawiając się, że starszy nauczyciel będzie starał się możliwie szybko wykorzystać dane mu przywileje, dodaje ekspertka BBC. Chodzi o wiek ochronny czy roczne urlopy na podratowanie zdrowia. Młodzi mają jeszcze jeden atut. Są tansi, a to ostatnio niezwykle istotny argument dla samorządów, które ponoszą coraz wyższe wydatki na edukację.